raz na audiencji generalnej ojciec Hejmo mnie postawił tak blisko, bo to profesor Kulu, byłem wtedy profesorem Kulu, no więc dwa zdania. No, takie, gdzie oficjalnie witałem Ojca Świętego, no to moja specjalność były więzienia. Więc jako minister sprawiedliwości byłem gospodarzem, jako Ojciec Święty w roku 91 nawiedził więzienie w Płocku. No, mam wtedy fotografie i tak dalej. No, jako minister byłem. Wtedy zrobiło to duże wrażenie, bo Ojciec Święty, jak wyszedł z auta, to od razu nie do nas podszedł, ale wszedł wśród więźniów. A to było 200 albo więcej więźniów na dziedzińcu. I to ciężkiego więzienia. Żeśmy tylko tych, którzy pod względem psychicznym, ze względu na bezpieczeństwo, oni zostali wysłani do innych. Jak rozpoczęła się ta drugie konklawe w tym krótkim czasie. Akurat byłem na imieninach swojego przyjaciela, adwokata Czymiera. I jego żona, już się nie żyjąca, mówi, wiesz, śniło mi się, że Wojtyła będzie papieżem. No ja ją wyśmiałem. No, za kilka dni tutaj siedzę, zresztą z jednym z członków naszego, przyjechał z Poznania, zespołu informacyjnego przy prymasie, telefon, dzwoni mój kolega z pracy, zresztą członek partii, ale bardzo proszę. Słuchaj, przed chwilą wysłyszałem, że został. No tak byłem uniemiały, bo przyznam się, że w to nie wierzyłem. Ale ledwo podniosłem ten telefon, już ta żona kolegi dzwoni. No widzisz, śmiałeś się i jak? No rzeczywiście. Mnie, ja się tego nie spodziewałem, no a cały później wieczór to spędziłem, mam przyjaciela, który tam kierował radą parafialną w Londynie na Ealingu. Tam jest taki kościół polski i tak dalej. I oni zaraz, na drugi dzień, chyba o 8 rano, już od razu wyznaczyli mszę dziękczynną i do nich, to był taki ważny ośrodek polski, te wszystkie. Naraz ten kościół stał się centrum, prasa, telewizja angielska i tak dalej, a oni o tym kardynale niezbyt wiele wiedzą. No więc, że tak powiem, ściągaliśmy wiadomości i przekazywaliśmy. Wiem, że ci Anglicy, sąsiedzi byli bardzo zadowoleni. Trochę dlatego, że oni, prawda, niezbyt poważają biskupa Rzymu, no ale jak ten biskup jest Polakiem, to wszystko już dobrze. Przynajmniej nie Włoch. Zaczęto od razu rozpuszczać plotki, że tutaj jest prymas zawiedziony, że on powinien zostać papieżem, różne inne. No to oczywiście nie była prawda. Później mieliśmy spotkanie w ramach zespołu z prymasem. Prymas doskonale zdawał, zresztą już wtedy nie był zdrów. A poza tym no wiek, inny okres, to nie było. Tego było szalenie. Też w takim nastroju, jakimś zapowiadającym wielki przełom naszej sytuacji, prawda. No. Wiem, wtedy więź ogłosiła taką ankietę, jak przyjmuje się. Ja byłem tam z tych jednym z tych kilkudziesięciu czy kilkunastu osób odpowiadających. No i powiedziałem, że pierwsza rzecz to jest jednak mimo wszystko słabości docenienia Kościoła polskiego, jego roli, pozycji, bo wiadomo, że wtedy to środowiska inteligencji katolickiej, między innymi krakowskie, no raczej modne było krytykować. To była taka inteligencka postawa. A z drugiej strony, no mam pewną satysfakcję, bo w tym wywiadzie, w tym jest powiedziane, że myślę,
że to, co było specyfiką Kościoła, który musiał przejść na wielkie spotkania masowe z wiernymi, bo inne formy były, że to jest jakaś, prawda, specyfika, ta zdolność przemawiania do olbrzymich tłumów, że to Ojciec Święty wniesie teraz. No i tak się stało. Znaczy, to przewidzenie, że owszem, inni trochę przestrzegali, inni uczestnicy tej, niektórzy tej ankiety przed triumfalizmem, jaki grozi. Jeżeli chodzi o środowisko, są elementy podobne i są różne. No, na pewno elementem podobnym jest jakaś atmosfera, z której, tak jak wiadomo, Ojciec Święty wyszedł, atmosfera polska, patriotyczna. Co więcej, jego zainteresowanie literaturą i to literaturą w dużej mierze, tą wielką literaturą poetycką, romantyczną i tak dalej. Mówię w tej chwili o teatrze rapsodycznym Kotlarczyka. Ja z tym środowiskiem w związku, prawda, z późniejszą działalnością w ramach kolumny Młodych Stronnictwa Pracy miałam do czynienia, bo to teatr Kotlarczyka to był jeden, jak to Wałęsa mówi, segmentów Unii. A ja znałem i Jerzego Brauna, prawda, i cały szereg tych poetów, Madeja, Kiersta, tak, jeszcze tam kilku. To była koncepcja dwóch rodzajów teatru. Teatru misteryjnego, nawiązującego do teatru o takich olbrzymich wymiarach, i teatru rapsodycznego, który miał przekazywać przede wszystkim tę wielką literaturę, ale w słowie, prawda. I to nie był ten teatr, jak się dzisiaj, prawda, co jest modne w teatrze. Więc myślę, że to bardzo współgrało z tą atmosferą patriotyczno-religijną, ten typ teatru. Zresztą sama formacja Unii miała tego rodzaju charakter. Ja zresztą mogę powiedzieć na marginesie, ale w dużo bardziej chłopięcy sposób. Moje pierwsze pragnienia to też było zostać aktorem. Prawda? Przedwojenne. Nawet takie przedstawienia sztuki teatralne, na których nie miałem jeszcze wstępu, to obsady pamiętam do dziś dnia, bo to studiowałem, prawda. Od tego zacząłem uczyć się czytać gazety. Natomiast myślę, że ten związek z literaturą i z takim domorem, jak w tym teatrze, na pewno źródłem było przygotowanie domowe i tak dalej Ojca Świętego, ale to też wycisnęło piętno na... No, wystarczy powiedzieć, jak się czyta jego późniejsze homilie, ile razy tam się pojawia Norwid, ile razy pojawiają się inni poeci, przede wszystkim Mickiewicz, prawda? Widać, że jest w to, w pamięci, ma ten okres. No druga rzecz, która myślę jest charakterystyczna. Pochodził z tego środowiska, nie Kraków, ale tego prowincjonalnego typu. To jest ta bliskość bezpośrednia ludzi. To jest później okres, do którego w swoich homiliach szereg razy powracał. To jest ta praca w kamieniołomach, robotnicza praca, prawda? To, myślę, wpływa też na szczególne wyczulenie, jeśli chodzi o tą katolickiej nauki społecznej, tą ściśle socjalną część, bo prawda, ona ma nie tylko ten obszar. Więc myślę, że to są doświadczenia, które widać w późniejszym, dalszym dalszej drodze.
Ojca Świętego. No oczywiście, że już później po wyborze, zresztą po wyborze to już były ostatnie nasze spotkania z prymasem. Nieprawda, że zazdrościł czy coś takiego, wręcz przeciwnie, no. Takim mistycznym, prawda, ujmował to, że to jest jakiś, że tak powiem, wyraz daru Bożego dla Polski. No i pewna duma, że Kościół Polski tutaj okazał się, że mógł wydać taką. Więc mi się zdaje, że może w inny sposób ujmując, ale ten element patriotyzmu każdego z tych dwóch przedstawicieli Kościoła występował w bardzo silnym natężeniu. Z tym, że prymas Wyszyński może to było bardziej związane z jego, z tym, że on kierował wtedy Kościołem, z takim zaangażowaniem, że on podkreślał jego cechą taką, to było podkreślanie, że w momentach dla narodu krytycznych Kościół pełni funkcje zastępcze. Prawda? Mówił nawet, prawda, że byli księża w 1963 roku, którzy nawet w zbrojnych walkach brali udział i nikt im teraz z tego nie czyni zarzutu. W nauczaniu Jana Pawła II problem patriotyzmu, narodu, to raczej ten akcent jest na wartości kultury, która dla prymasa to był też kultura, ale to było, prawda, wszczepienie religii w dzieje narodu polskiego i od tej strony przede wszystkim tego dążenia do przetrwania. To jest tak, jak wiadomo, niektóre środowiska prymasowi Wyszyńskiemu zarzucały nacjonalizm nawet. Ja mogę powiedzieć, że raz byłem świadkiem, kiedy prymas rozpowiedział, że dziś musimy być nacjonalistami, tylko później się uśmiechnął, bo to była sprawa w roku 57 pielgrzymki prawników na Jasną Górę. To kilka tysięcy prawników się tam... Ja byłem w tym komitecie warszawskim, i prymas nas przyjął, to była przede wszystkim grupa adwokatów, sędziów, chadeków. W pewnym momencie powiedział, bo że dzisiaj musimy być nacjonalistami. To oni byli tacy trochę zaskoczeni. Ja nie. Powiedział, nie bójcie się, nie bójcie, nie chodzi o żaden tam narodowy socjalizm, coś innego, tylko mówi, że w momencie, kiedy jest dążenie do dezintegracji, do zatomizowania społeczeństwa, to w takim społeczeństwie, to też podrywa podstawy obecności Kościoła. I dlatego my musimy to była ta różnica niektórych, między innymi środowiska Tygodnika Powszechnego, że prymas uważał, że opór może się opierać na tym, że się podkreśla związek Kościoła, religii, katolicyzmu z momentami narodowymi. Że to są elementy od tysiąc lat, od tysiąclecia ze sobą ściśle związane. Ale jeżeli się czyta nawet tą ostatnią pamięć i tożsamość i tak dalej, te elementy u Karola Wojtyły trochę oczywiście inny sposób wyrażane są jak najbardziej obecne. Jak najbardziej. To nie jest tak. Każde jego przemówienie w okresie tych pielgrzymek, każde, no większość, różne fakty historyczne z historii Polski są tam stale powoływane, czy różne osobistości, prawda, i tak dalej. Więc pod tym względem to myślę, że to jest w sposób wyrażania, ale co do istoty. Zresztą trzeba pamiętać, że teologia narodu, pierwszą pracę podobno z tego zakresu napisał ojciec Jacek Wroniecki.
wydaną po łacinie, chyba w 27 roku. A później rozwój ten, no to jest właśnie prymas Wyszyński i Jan Paweł II. Bo jak weźmiemy, prawda, pracę Maritaina, to on pisze o społeczeństwie i o państwie. Natomiast kategoria narodów w tych jego wywodach nie występuje. Był to już czas, no pewien czas od tego pierwszego wielkiego poruszenia katolicko-narodowego, jakim były obchody milenium. Bo to były rzeczy, prawda, w całej Polsce na wielką skalę. I to nastąpiło przywołanie tego. Trzeba powiedzieć, że te setki tysięcy ludzi, które w Polsce witało. Co więcej, władze się orientowały, że właściwie nie mogą się pokazywać, że to źle wpływa. Przecież w czasie tej pielgrzymki milicja była zupełnie na tyłach. To jest ten fakt powstania służby kościelnej, prawda, z emblematami i tak dalej, czyli zupełnie niezależnej formacji. Poza tym wyraźne zupełnie motywy w tym, co Ojciec Święty mówił. No przecież to, co mówił na placu, a byłem na placu zwycięstwa wtedy, obecnie Piłsudskiego, tam dla kombatantów była taka niedaleko kwatera, do mnie zresztą przyjeżdża mój przyjaciel, który też siedział, Czech, z tych katolickich sfer, z czeskich. Dla niego to było wyjątkowym przeżyciem, a załatwiał to. Taki jest ksiądz Karłowicz, który ma już chyba 99 lat i jest jeszcze pełen aktywności. Nasz kapelan z czasów wojny i powstania. Przecież w tej homilii, która no nie tylko to, co się stale powtarza, niech stąpi duch twój, ale przecież tam jest cały fragment, który dotyczy, że to jest właśnie w 900-lecie męczeństwa świętego Stanisława. Bo co prawda władze się nie zgodziły na przyjazd w tym terminie, przesunęły to, prawda. Ale akurat to przesunięcie wypadało na święto wstąpienia Ducha Świętego, więc też to im nie wyszło, mała wiedza teologiczna. Ale Ojciec Święty to wyraźnie bardzo podkreślał. I to, co to znaczy święty Stanisław, zresztą władze też wiedziały, że jego pamięć, król, który ma znaczenie, a poza tym jest tam tak cały ustęp, bo złożył hołd na grobie nieznanego żołnierza. Czyli jest to pewna całość, która była takim przesłaniem. Poza tym te zgromadzenia olbrzymiej ilości, poczucie, że jednak jesteśmy razem, jesteśmy siłą, że w ogóle władza musiała się na to zgodzić. Ja w tej swojej książce, takiej rozmowie, to cytuję, przypisywano to niekiedy panu Merklowi, to był taki dyrektor generalny w Urzędzie do Spraw Wyznań, że jego pytano jako lektora KC, no czy to dobrze, że się zgodzono na przyjazd Karola Wojtyły, papieża, do Polski? A on mówi, no cóż, to jest klęska żywiołowa. Tylko mówi, wtedy była akurat zima stulecia. Czy Polska Ludowa wytrzyma dwie klęski żywiołowe w jednym roku, no to bardzo jest ryzykowne. Tak mówiono, że tak mówił. On później po ukazaniu się tej książki napisał do mnie list, że tego i tak dalej, do tego się nie ustosunkował. Więc to bardzo ciekawy człowiek. A poza tym Ojciec Święty tam, przecież przemawiał do robotników w Nowej Hucie, nawiązywał do tego. Tam jest wspomnienie związków zawodowych, tam jest cały szereg elementów, które można
w jakiś sposób, prawda, później. I myślę, że świadectwem tego było, że po roku, przecież kto widział, jak wyglądały ściany stoczni w Gdańsku, to przecież Ojciec Święty, co kawałek figurował jego portret. Tam odniesienie do Ojca Świętego było bardzo bezpośrednie i wyraźnie. Oczywiście, że wtedy jeszcze, w tej chwili trochę to inaczej wygląda, jeszcze równolegle występowała postać prymasa Wyszyńskiego. Ale portretów prymasa Wyszyńskiego na tych nie było. Była Matka Boska i był Jan Paweł II. Bo to było bardzo charakterystyczne, prawda, że tak jak jeszcze do 91, do początku, lata 80, to na wszystkie, przy każdej okazji, nawet PPS Jana Józefa Lipskiego powoływało się na katolicką naukę społeczną. Tak wtedy naraz zaczęto przemilczać to. Naraz zaczęto przemilczać, że na przykład Kongres Liberalno-Demokratyczny ze swojego programu wprost to sformułowanie usunął, wykreślił, prawda. A Ojciec Święty do tego przywiązywał wielkie znaczenie. Mam tak, pamiętam, Ojciec Święty w czasie pielgrzymki w roku 93 spotkał się z Prymasowską Radą Społeczną. To już była ta kadencja, w której ja nie byłem, ale prymas Glemp prosił o spisanie tej wypowiedzi Aleksandra Hala, który wtedy był członkiem tej rady. I z tego znam tą wypowiedź, gdzie powiedział, że tym właściwym, że ani ten realny socjalizm, ani kapitalizm, ale właściwą drogę pokazuje katolicka nauka społeczna. Chociaż nie jest ona programem politycznym, tylko ona wskazuje pewne kryteria oceny i powiedział w tym, że jednym z sposobów, katolicy przyjmują jeden sposób, dążenia do wcielania jej zasad, tworzenie stronnictw katolickich, chrześcijańskich. Powiedział, że nie będzie tego problemu omawiał, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Dlatego zwracam na to uwagę, że później jak tworzyliśmy Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, to również ze strony niektórych kręgów chrześcijańskich było: jak to partia chrześcijańska, po co to, przecież jesteśmy chrześcijanami, to nie jest polityka, polityka jest inną sferą i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy natomiast stwierdzenie, że to jest oczywiście niekonieczny, niewyłączny, ale jeden ze sposobów, zależnie od okoliczności i woli. No, poza tym, może to jest inny temat, to, co mnie bardzo zawsze uderzało w nauce Jana Pawła, bo oczywiście ja zwracam przede wszystkim na te akcenty społeczne i publiczne uwagę, bo to jest, że tak powiem, moja działka, to podkreślanie obowiązku udziału w życiu publicznym. Przecież w Christi Fidelis Laici, to ustęp 42, Ojciec Święty mówi, że udział w polityce jest obowiązkiem każdego. W polityce rozumianej jako roztropna służba dobru człowieka, dobru wspólnemu. Mówi, że oczywiście w różnej formie może o to występować. A w takiej adhortacji
o pokucie i pojednaniu, bo to jest bardzo ciekawy fragment o grzechu społecznym, gdzie mówi zupełnie wyraźnie, że grzechem społecznym jest, jeżeli ktoś mówi, że i tak mój udział nie odegra żadnej roli i różne inne, prawda, nie tylko te rzeczy, że chcę zrobić z tego interes i tak dalej, ale również taka chęć, że tak powiem, usprawiedliwienia swojej nieobecności, to jest grzech społeczny. Pewne fragmenty tej nauki społecznej papieża są w tych obecnych rozważaniach jego nauki nieobecne. Że wprost te elementy jak gdyby są wstydliwie w moim przekonaniu zakrywane, bo również dzisiejsze ugrupowania polityczne, które z wyjątkiem, prawda, SLD nie kwestionują, ale nawet wprost Ojca Świętego pamięci się nie kwestionuje, tylko że się o pewnych fragmentach jego nauki nie mówi. O jakich? Właśnie tych dotyczących życia społecznego. No nawet, powiedzmy, oficjalnie u nas w dyskusji nad Konstytucją Europejską, no nawet SLD popierało, że ma być invocatio Dei, ale całe to popieranie było takie bardzo delikatne. Trzeba powiedzieć, jest taka wypowiedź tego ministra, prawda, znana osoba Butylione, który powoływał się na tym, bo o tym mówił, mówiąc o Unii Europejskiej w Sejmie Ojciec Święty, że mówił o wartościach Unii, ale równocześnie o konieczności powrotu do korzeni i o tym, że przywiązuje wagę, że Polska tu może odegrać rolę. Butylione w jednej ze swoich powiedzi powiedział, że jak dotychczas Polska tego zadania nie podjęła na płaszczyźnie Unii. Powrotu do korzeni. To nie znaczy, że to akurat delegacja, czy w parlamencie, czy w innym. To jest również obecność w różnych kontaktach społecznych na ten temat, ruchach ideowych i tak dalej. Praktycznie dyskusja na temat Unii to jest dyskusja, jakie będą dopłaty bezpośrednie, strukturalne, inne, jakie inne, prawda, układy, stanowiska i tak dalej. Ale natomiast próba wpływania na oblicze Europy, żaden z naszych ruchów politycznych o takich rzeczach nie mówi. Dlaczego? Te ruchy, które powołują się na katolicyzm, to one mówią wprost, Unia jest bezbożna, wobec tego precz z Unią. Prawda, to było w Lidze Rodzin Polskich i tak dalej. Tymczasem stanowisko Ojca Świętego było, jest potrzebna integracja europejska, a jest potrzebny również nasza aktywna postawa dążąca do powrotu do tego, co jest, gdzie są korzenie cywilizacji europejskiej.